Siema, widzowie, witam was w kolejnym odcinku z gry Bań. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Możecie zostawić lajka na dobry początek. Dabik 2022 Omega Lul. Co? Wpadajcie na Twitcha i zostawcie suba, jeżeli nie macie i lajka. A przede wszystkim zostawcie odcinek w tle, nawet jeżeli nie oglądacie ani nie podoba wam się akurat ta seria. To bardzo to pomaga twórcy, więc generalnie, jeżeli po prostu mnie lubicie, to możecie sobie zostawić odcinek w tle. Koniec, jeżeli chodzi o mowę wstępu. Musimy pomóc w dzisiejszym odcinku naszym ziomkom zebrać jedzenie oraz materialsy. Więc ja bym tu wrzucił kilka troszeczkę jaj i zobaczymy, czy to fus się podniesie. Podniesie, ale ile oni żarcia potrzebują, ty. I wtedy oni wejdą na jakiś następny poziom i nie wiem, co się w sumie wydarzy, ale wiem, że musimy, no co, musimy im pomóc generalnie, bo to ciołki są. Nie potrafię sobie poradzić sami. Wrzućmy tam kilka kamieni. A czemu material? Ty, wrzuciłem im kamienie, gdzie są? O co chodzi? Wrzucam im kamienie, a się materialsy za bardzo nie podnoszą tutaj. A oni chyba potrzebują drewna konkretnie. Nie, na pewno drewna potrzebują, także wrzućmy im tutaj troszeczkę tego drewna. Iron to mi jest bardziej potrzebne, coś czuję, niżeli im. Wrzucajmy może elephant leather. Może soft glasik, zobaczymy, czy to im coś da. Da! I mamy to, i piękna sprawa. I teraz musimy udać się z powrotem do wioski i tam zobaczymy i będziemy uczestniczyć w następnym poziomie, w rozroście tej wioski. Coś czuję, że tutaj ten krokodyl wkurwion, że my im pomagamy. Chociaż krokodyle by były w sumie lepszymi sojusznikami niż te pawie, czy cokolwiek to jest. No ale już trudno, wybrałem ich, to wybrałem ich. No popatrz na nich. Myślisz sobie od razu potrawka z indyka i chcesz im pomóc. Prosta piła. Udało nam się. Wchodzimy na następny poziom. Chcemy, żebyś zobaczył na własne oczy rezultaty. Dzięki za wszystko. Jesteśmy teraz na szczycie świata. Dzięki tobie. Porozmawiaj z naszym tutaj handlarzem, żeby ci pomógł ulepszyć swoje narzędzia. No i wszystko. To było na tyle. O kurde. Nowy totemik? Chyba ta. Nowa, więcej populacji, więcej jedzenia i więcej... Oj, przepraszam, materiałów. No i przede wszystkim jesteśmy kumplami. Co tu robi, kurczę, pieprzony łoś? A to jest handlarz chyba generalnie, tak mi się wydaje. Czemu mnie bijesz? Ej! O, no to masz przesrane, ziomo, nie? Jo, dobra, ja tylko sobie popatrzę z boku, jak on się bije, nie? Chłopie, co ty myślisz, że mnie w tej wiosce będziesz atakować? Zobacz. Zobacz. Dlatego widzowie warto mieć się z przyjaciół. Samemu byłoby ciężko. Ale oni w ogóle słabo biją, nie? Krokodyl to by go zmiótł w pół. Ale dobrze, że przynajmniej mają dużą liczność. Dużo ich jest po prostu. Dobra, i pozbieram sobie, co tu ma ten chłop. Dzięki wariacie. No i wszystko. Porozmawiajmy z tradersem. Czyli tutaj z handlarzem. I on powinien mieć do nas do zaoferowania nowe rzeczy, jak najbardziej. Travel kit! Tak jest, chciałbym ze dwa. Dzięki temu będziemy mogli tutaj podróżować między wioskami, ale tylko zaprzyjaźnionymi, ok? Ale i tak weźmiemy dwa. Bo to rozumiem, że jeżeli przypisujemy jeden travel kit, wydaje mi się, do jednej wioski. Bo mam nadzieję, że to nie jest tak, że on się zużywa za każdym razem, kiedy ja... będę szybko podróżował, bo w takim wypadku to jest straszne. Lipson. Chcielibyśmy też kupić to, to, no i to, wariacie. Zbroja cała taka. Podobna do tych ziomków z tego gatunku. Powrzucajmy jedzenie, bo oni w sumie sobie cenią jedzenie. Sandstone możemy wrzucić. To możemy trochę wrzucić. No i myślę, że gituwa, nie? Jeszcze coś byś chciał, to coś takiego? No i mamy to, piękna sprawa. To? Nie rozumiem. Consumption the order the right group. Czyli... Aha, że będziemy mogli najeżdżać wioskę. Inne. Oj, to jak najbardziej, wariacie. To bym ci oddał, to bym ci oddał. Może w ogóle ci to posprzedaję wszystko, w sumie na chuj mi to. Coś takiego byśmy zrobili. No i wszystko. Teraz będziemy chyba mogli najeżdżać wioski. Popatrzmy, co my tutaj dostaliśmy. Dostaliśmy fajny hełm, wydaje mi się, który daje nam 3 żyćka. Tylko potrzebujemy niestety Sleek Pearl. A nie będzie są Sleek Pearly. To dostaliśmy... To jest łuk jakiś też fajny, bo 3 ataczku ma. Niestety potrzebujemy Dry Clay'a, którego nie mam. I tutaj również potrzebujemy Dry Clay'a i dostaliśmy jakąś tutaj kosę, czy jak to się nazywa?
Jak to się nazywa? Chyba. Sierp. O, to się nazywa sierp. I jeszcze lean iron, które niestety przypadkiem, znaczy przypadkiem, specjalnie oddałem tym ziomkom. I już nie mogę niestety od nich tego odkupić. No dobra, misja zakończona. A, i w ogóle to jest ten chłop, nie? Przyszedł zobaczyć, czy to działa, co nam dał. Pięknie, zadziałało. Teraz idź, przeszukaj te volty, czyli te jaskinie i tak dalej, te schrony. Gdziekolwiek chcesz. A to powinno ci pomóc z wyczyszczeniem barykad. Zapewne spotkamy się jeszcze. Dobra, New Island Concept. It seems action creator Ribble Abre, other villagers now try expanded Abre to. A, czyli inne jakby. Inne wioski próbują też się rozrastać i będą walczyć. I próbują się rozrastać i próbują się upgrade'ować. Upgrade'owane wioski mają więcej populacji i będą wysyłać wojowników, by chronili swoich handlarzy i zbieraczy. Będą budować lepszy armor i będą handlować lepszymi jakby itemsami. Dobra. Mamy teraz tą wybuchową weczkę, która była nam potrzebna. Musieliśmy troszeczkę się nabiegać, plus niestety przeciwnicy będą silniejsi. A ja tak za bardzo się, kurczę, nie upgrade'uję, szczerze mówiąc. Mam wrażenie w tej grze. To troszeczkę stoimy w miejscu. Chciałbym, szczerze mówiąc, zobaczyć, jak to moje relacje z innymi. Czy ja jestem gdzieś w stanie się na przykład tutaj stepnąć? A gdzieś tutaj jest jakaś wioska? Nie ma, tutaj mam najbliższą wioskę, to jest daleko do naszej misji. Zaznaczmy w ogóle sobie naszą misję, to przede wszystkim goalsy, find a way, zaznacz track, jak najbardziej. Teraz odpalmy mapę. No i udamy się do najbliższego znacznika, czyli wydaje mi się, że tutaj. Czy jestem w stanie szybko podróżować? Jestem. Czy to mi się zużyje travel kit, jak ja tak zrobię? Jeżeli tak, to trochę lipo, bo to drogie. Ale też z drugiej strony będziemy mogli przecież handlować chyba. Jo, zużył się, ale będziemy chyba od tego zioma w stanie to kupić, czy nie? Czy my jesteśmy kumplami? Jesteśmy jeszcze kumplami. Tu masz jakieś armory, które mógłbym potencjalnie od ciebie kupić. Niestety nie masz travel kita, który byłby dla mnie bardzo istotny. Ale weźmy, kupmy te armory. Ty lubisz mięso, więc to posprzedaję mięso. Tyle, ile mam. A mam, kurde, niestety niedużo w sumie. To bym ci jeszcze sprzedał i to. Dogadani? A, tylko handluję z przyjaciółmi. To niezły kolo, nie? Jeszcze w poprzednim odcinku my kumple, nie? Byliśmy. A teraz już nas nie lubisz. Dobra. Ale myślę, że zdonatujemy sobie tego. Zdonatujemy sobie jakieś jedzenie do nich. Chociaż z drugiej strony. A w sumie ich jebać. Na co mi ten Skull Armor? Wydaje mi się, że on będzie strasznie lipny. Że to, co dostałem, jest naprawdę fajne. Chyba, że oni wejdą na jakiś następny poziom. To wtedy z nimi porozmawiamy i się zaprzyjaźnimy, natomiast aktualnie chyba nie jest to jakieś mega potrzebne. Tylko problem jest taki, że ja nie mam miejsca w eku. I tak czy siak bym mu coś sprzedał. Dobra, chodźmy, nie, wyrzućmy coś z ekwipunku. Lepiej niż jej na ziemię, to wyrzucić do ich donation boxa. I teraz tak. Jedzenie. Możemy wyrzucić jedzenie. To możemy wyrzucić to. Mięso możemy wrzucić. Wydaje mi się. To bym zostawił. To też bym zostawił. To bym jeszcze wyrzucił. Przeczyśmy sobie troszeczkę miejsce w ekwipunku. Jesteśmy sojusznikami z dwoma gatunkami. To jest dla nas najważniejsze. Ci nas nie lubią. Nie ma znaczenia. Ważne jest to, że my jesteśmy kumplami z dwoma gatunkami. No i to jest spoko. Szczególnie te krokodyle mnie interesują, bo oni są naprawdę mocni. Jeżeli chodzi o damage, który zadają, to zadają spory damage. Tutaj nie chcemy chyba walczyć z tymi potworami. Za dużo to zachodu, plus będę musiał pewnie dużo się regenerować, także odpuszczamy. Ale zdecydowanie chciałem tam te kwiatki podnieść. Gonisz mnie, ale ja chyba zdążę to podnieść sobie, te sprystal. Spystal? Nie wiem, jak to czytać. No i co, i dzida przecież, zjedzmy coś przede wszystkim. Oj, też pokazuje, ile energii mi dana rzecz odnawia. Fajne. Pyk, dobra, jesteśmy teraz energized. Chociaż trzeba przetestować nasz nowy pancerz w boju. To też zdecydowanie.
No ale co, przede wszystkim biegnijmy do tego, do Volta. Pakujmy się tam i... I rozproszymy tego. Pakujmy się do Volta i co? I zobaczymy, co tam znajdziemy. Nie pamiętam właśnie do końca, jaki był plan, po co my się w ogóle udajemy do tego Volta. Ale po coś musieliśmy się udać, tylko kurwa nie pamiętam właśnie po co. Tym jest problem, ale zaraz się pewnie dowiemy, zaraz mi pamięć się odświeży. Dzisiejszy odcinek będzie nagrywany longiem, nie zamierzam zatrzymać odcinka, nawet jeżeli byśmy musieli przez pół mapy biegać, ponieważ tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, dzień wcześniej, tak i dzisiaj nie mam niestety czasu. Nie jestem w stanie zatrzymać odcinka na pół godziny i biec na drugi koniec mapy. Musimy to nagrać longiem. Miejmy nadzieję i trzymajmy kciuki, że giereczka tutaj nie będzie nam jakichś niewyobrażalnych, kurczę, tych podróży sobie zaraz nie wymyśli, że na drugi koniec mapy muszę zadupcać. Jeżeli nie wymyśli, to będzie na pewno ciekawy odcinek. Jeżeli wymyśli, no to będziemy biegać po prostu po całej mapie. Ale może też w sumie będzie spoko. Zobaczymy, jakie tu jeszcze ciekawości na mapie w ogóle pozostały do zwiedzania. Pewnie są jeszcze jakieś potworki, czy tam po prostu jakieś zwierzaki, które nie odkryliśmy. Dobra, dropnijmy tutaj ten item zdecydowanie, tylko tak, żebym się kurczę nie zbugował. Weźmy sobie to, czyli proce i pyk. Rozwalmy tą barykadę. Nie było to subtelne, ale zadziałało. Zobaczmy, co jest w środku. Zdecydowanie tak, na razie przed sobą widzę ścianę. W środku jest ściana. Albo i nie. Znaczy tak, ściana, ale brama właściwie, która się otworzy. Albamare Vault Hollow Mountain. Teraz chyba trochę posiedzimy w tym. W jaskini, co? Musimy zwiedzić tą całą górę. Tutaj są jakieś pradawna chyba technologia, z tego co rozumiem. Tak samo jak orby są pradawną technologią, tak samo wydaje mi się, że to miejsce, w którym my się znajdujemy i cała ta mechanika została zbudowana dawno, dawno temu i ludzkość pewnie wymarła i teraz my się narodziliśmy na nowo albo coś takiego. Troszeczkę taki wątek, nie The Last of Us'owy, tylko była taka gra z taką rudą laską w świecie robotów. Ona tam polowała na roboty i tak dalej, ale niestety nie pamiętam, jak ta gra się nazywała. Dobra, najprostsze zagadki najczęściej są za trudne dla mnie. Tym jest też problem. Trzeba tutaj włożyć pochodnie. Czy to trzeba odpowiednią pochodnię włożyć? Czy nie ma to dla znaczenia, jaką pochodnię my włożymy? Nie no, pewnie ma znaczenie, albo nie wiem, rytm ma znaczenie? A nie, pochodnie, dobra. Trzeba prostotą tutaj jechać. Najprostsze rozwiązanie często okazuje się tym właściwym. Okej. Światło. Co to zmienia w naszym życiu? Zmienia nam to, że możemy iść dalej. Trochę też to przypomina, wydaje mi się, Hobbita albo coś takiego, że ten świat taki bardzo jest, że ta góra i takie, wiesz, wielkie rzeczy, jakieś wykuwanie, jakaś energia, jakieś coś takiego. Hobbit miał świetne w ogóle graficzne oprawy i w ogóle Władca Pierścieni, te podziemia tych gór. Coś absolutnie przepięknego i tam krasnoludy. Dobra, czy my udamy się tutaj? Raczej nie, bo tam nie mam jak przeskoczyć, także chyba schodkami. Widzę już jednego przeciwnika. Nie jest to jakoś chyba największe zagrożenie dla nas. Jestem sobie bakłażana na drugiego przeciwnika, ale chyba też to nie jest zagrożenie jakieś mega dla nas. Teraz jesteśmy szybcy. Wydaje mi się, że robię szybkie uniki i całkiem sporo biję. Łe, to jakiś śledzie, chłopie. I też chyba dużo tankuje także. Łe, jeżeli chodzi o te potworki, to jest bułka z masłem. Ale one też nam jakieś duże nie dają także. Dobra, weźmy pochodnie. Czy to jest odpowiednia pochodnia? Wydaje mi się, że nie. Czy tutaj tam pochodnie? Jak najbardziej. Tą pochodnię tutaj? Jak najbardziej, jest ser, man. I tutaj zrobimy dokładnie to samo, cyk. Nie, tu masz wrzucić. Mamy to. I co to zmieniło w moim życiu? Ty, a nie, czekaj, to musimy na dół sprowadzić, jo? Dobrze mówię? Tak mi się wydaje. I teraz jesteśmy w stanie jakoś tutaj wejść. Jeba. Jo.
Dobra. Nie jest to najcięższa zagadka świata. Trochę też te, wydaje mi się, góra i tak dalej przypomina... jak grałem w... jak się nazywała ta gra o dwóch braci? Zapomniałem. A, The Brothers A Tale of Two Sons. Po prostu. Opowiedź o dwóch synach, bracia. Całkiem też to była przyjemna gierka. I graficznie była też całkiem ładna. A nie zabierała jakoś mega dużo zasobów graficznych. Problem jest, bo ja trzymam to pochodnie, szybko wrzuć ją tu. Dobra. I podduś. Bijemy. Trzy ciosy i zawsze generalnie unik warto zrobić. Ale szczerze mówiąc, teraz mi się nie chce, po prostu spamie lewy przycisk i elo. On nam jakieś mega dużo damage nie zada. A co... co zjemy zaraz i tak bakłażano, to sobie te hapsy odnowimy. No i lecimy dalej. Co my tu znajdziemy ciekawego? Jakieś, nie wiem. Nie wiem, czy mnie może tutaj gra zaskoczyć. Samica może być na przykład. To było nieco zaskoczenie. Szczególnie, że jesteśmy młodzieńcem. W pełni sił. I wieku. Dobra, dojazd, bo to chyba leci do góry, nie? Zdążyłem. Możemy popatrzeć. To leci do góry, a my potem co robimy? Właśnie, kurde, nic za bardzo. Chyba lepszy widok będę miał po prostu. A nie, coś tu musimy wrzucić. Albo przeciągnąć bajchę. Okej. A czekaj. Jak pociągam bajchę, to tu się coś pojawia, jo? Tak, jakieś dziwne chińskie znaczki. No aj, tutaj musimy to skoordynować. Najpierw jest zadrapanie, poczekaj. Zadrapanie, kółko, krzyżyk, X procent. Zadrapanie. Mamy to, cyk. Nie, to jest procent krzyżyk. To teraz miało być, kółko, krzyżyk, jeszcze raz. Tak mi się wydaje, że... Tylko nie wiem, czy to... Nie no, chyba dobrze myślę. A chociaż nie wiem, czy to na dole nie mamy klikać, ty. Poczekaj, spróbujmy, bo coś mi tu chyba nie gra. Ja chyba... ja mam tu celować, dobrze, że zszedłem. Zadrapanie. Tyk. Kółko, krzyżyk, kółko, krzyżyk, kółko, krzyżyk, kółko, krzyżyk, kółko, krzyżyk, kółko, krzyżyk, kółko, krzyżyk. Procent X! Mamy to. Dobra. Jak ja łamę zagadki w pół, nie? Ja mam za 300 IQ. Dzień, w którym skończyliśmy liczyć. Jakiś Molchen ćwiczył nas... traktował nas bardzo dobrze. Sprawił, że to był nasz mały warsztat. W masywnej, wielkiej górze. Z dala od zatłoczonych machin Mochlenu. Pracujemy nad narzędziem, które harness the electric power, coś tam ze tego, z elektroniczne narzędzie, które pewnie będzie przechowywać elektroniczne, w sensie będzie takie, że uderzysz i się rozbłyska jakby energia. Mimo tego jaskinie są zimne, czujemy się jak w domu. Mimo tego, że jaskinie są zimne, czujemy się jak w domu. To był jakiś dziennik tego ziomka, który tutaj pracował nad tym wszystkim. Mamy jakąś cutscenkę, znaczy ciężko to nazwać cutscenką, ale coś tu mamy. Ktokolwiek tu żył, ludzie pomagali kopać jakieś diamenty. Czy tam diamenty, które tam emitowały jakieś potężną energią. I coś tam wyglądało na to, że ludzie zaczęli kopać głębiej i coś tam nie doczytałem dalej. I mamy też jeden z tych diamentów tutaj, powiedzmy. Coś czuję, że to będzie potężne narzędzie. Co to takiego? Wygląda jak cztery paski.
Znaleźliśmy jakąś lanter, to jest chyba nie pochodnie, tylko latarnie. A, że jeżeli użyjemy R, to jesteśmy w stanie użyć to na jakiś przedmiota. Jak użyjemy X czy coś takiego, to czy tam jakiś inny przycisk, to też nam to jakby atakowało przeciwnika albo coś takiego. Jeszcze coś altem robię. O kurde. Co robię altem? Nie wiem. Ale generalnie ja bym chciał coś tutaj. Find a way out. Musimy znaleźć wyjście z tej jaskini. Zgaduję, że tu trzeba coś powrzucać, także weźmy tą jedną pochodnię. A nie jestem w stanie tego zrobić. A tutaj te pochodnie? Też nie jestem. Ty, to jak chcę wyjść w sumie? Tutaj nie będzie napisane? Nie, tutaj jest napisane, że tego, że skończyli liczyć. Już dawno dni, bo ja też nie doczytałem, którym przyciskiem co używało się tu. Że pod R muszę coś triggerować? Tak mi się wydaje, że muszę podejść do jakiejś ściany i R kliknąć. Tutaj w ogóle coś jest, no to jakieś beczułka. Cofnijmy się delikatnie i zobaczymy. A jeżeli nie, to zobaczę sobie na nagraniu, co tam jeszcze do końca pisało, bo nie zdążyłem tego przeczytać. Ja już wiem co. Będziemy odpalać to na nowo, jo? Oczywiście, że jo. Fajne w sumie. Dobra, i stąd możemy się ewakuować. Mamy tutaj nową mechanikę. Pamiętam jak na początku właśnie nie wiedziałem co to jest i do czego to będzie służyć te takie wygasłe lampiony, ale będziemy mogli je generalnie uruchomić. Plus to wydaje mi się, że ten błysk, który ja powoduję, to też ogłusza wrogów albo coś takiego. I chyba to będzie droga do wyjścia, nie? Mi się wydaje, że raczej tutaj już więcej biegać nie będziemy. No teraz może być ciężko w sumie. Coś mi tu nie gra, chyba coś zepsułem. Może nie w tą stronę? No tutaj raczej też nie. Nie widzę tutaj, żeby była droga do wyjścia. Tędy to ja chyba przyszedłem, jo? Tak mi się wydaje. No ale spróbujmy. A, tutaj po prostu po prawo. Już chciałem próbować skakać. Myślę, że tędy jakoś. Tędy, cyk, cyk. Chyba coś takiego. Teraz może będziemy w stanie. Nie, no nie wiem za bardzo o co chodzi. Jeszcze. No tu nie wskoczy, wydaje mi się, nie? Nie, nie da rady. Debil. A dobrze, że mnie szybko wczytuje. Kurde, no to jak mam tam zrobić to? Tutaj mogę to przestawić, a to mi jasny gwizdek nic nie daje niestety. Chyba, że jestem w stanie po tym biec. A to nie wiem, czy to nie cheating jest trochę, szczerze mówiąc. Oj, trochę wygląda jak cheating. Chyba nie o to chodzi. Wydaje mi się, że to powinno być dużo prostsze niż jest. Czy tutaj coś skłasiłem? Po prostu cofnijmy się i spróbujmy inną drogą wyjść. Ty wariacie, cofniesz? Dzięki. Ale speed... Ej! Jak ja tak... Ja rozumiem, ja dostaję takiego speeda jak jadę, że pa. Jestem w stanie zrobić coś takiego. S. Dobra. I tutaj jakieś wyjście będzie? Jo, wydaje mi się, że to jest właśnie odpowiednia droga. Natomiast bardzo skomplikowana swoją drogą ta droga. Ale damy radę raczej. To chyba tylko wygląda. Małymi kroczkami, kroczek po małym kroczku, kroczek do grosza. Będzie kokosza. Proste. Proszę pani z historii, z fizyki? Nie, z historii, z geografii. Zawsze mnie pytała, grosik do grosza i co będzie? Mówię, dwa grosy. Mało to śmieszna historia, ale tak było. Dobra. Możemy na to wsiąść. To mnie zaprowadzi, gdzie mnie to zaprowadzi? Tutaj. Czyli w sumie kurwa nigdzie tak naprawdę. Jak popchnę to dalej to... A, to kolejny przystanek zaliczy. Tu się coś dzieje ciekawego albo nieciekawego. Tylko po co mi to? A to co robi? Bladego pojęcia nie mam co tu się oddupca, nie? Ale wydaje mi się, że musimy skoczyć na to. Nie, i po co mi to w sumie?
Coś mi tu śmierdzi. Wydaje mi się, że musimy lecieć dalej po prostu. Na razie. Gdzie my mamy w ogóle wyjście? To jest też moje pytanie. Na dole? Raczej nie. Tu uruchamiam coś. Pytanie brzmi co? Coś uruchamiam, tylko... Tu jest coś zepsute. Nie, może skoczmy na sam dół. Wydaje mi się, że rozwiązanie naszej zagadki będzie na samym dole, nie na samej górze. Czy mogę się mylić? Tutaj jeszcze coś jest. O, tam bym mógł skoczyć w sumie. Tak mi się wydaje, że tutaj i... O, to chyba nie dam rady. Jo, pewnie, że nie dam rady. Chodź. Dobra, jeszcze nie kumam, o co chodzi, bo ta gra nie jest niestety taka bardzo prosta liniowa. Trzeba tutaj pokombinować chwilę. Ale ostatecznie raczej powinno nam się udać. Gdzie jesteśmy? Na samym początku? Chyba na samym początku. Możemy sobie tutaj w ogóle zejść od razu na ziemię. Zejść na ziemię możemy i tutaj rozkminić tą zagadkę z dołu. Jesteśmy w stanie też pokonać tego gagatka. Zdecydowanie on tam jest śledziem dla nas teraz. Właściwie go na kombos. Na dwa kombos ściągamy także. Jest taki problem. Tutaj możemy ustawić odpowiednią kombinację. Pytanie brzmi, jaka jest kombinacja? To jest dość ważne pytanie. Tego nie jestem w stanie chyba uruchamiać, prawda? To się Erykom używało. Niestety nie. Musimy się dowiedzieć, jaka jest kombinacja i wtedy będziemy w stanie mu chyba ułożyć. Tak mi się wydaje. Tutaj to jestem w stanie uruchomić? Ten kryształ? Sorry, że działam, ale... Czas się zbeżony jestem. Niestety nie jestem. Do góry też nie jestem za bardzo w stanie się dostać. A tutaj jest jeszcze jakaś dźwignia. Czy ona mnie w jakieś sensowne miejsce zabierze? A może i nie. A to po prostu przywołuje chyba tego jeździka. Kurde, lipa trochę, szczerze mówiąc. Consumer pin, only pin. Lipa trochę, bo ja nie wiem, co mam robić, nie? I chyba jestem w ogóle teraz za nisko, mi się wydaje. Nie wiem, spróbujmy tutaj wejść. Tutaj wejść. Tutaj wejść, bo to jest jedyne miejsce, w którym mogę cokolwiek, kurczę, nie ten przycisk znowu, w którym jestem w stanie cokolwiek znowu zrobić. Kurczę, i spadłem. Tu jeszcze jestem coś w stanie, pokaż. Nie, to nie ten kryształ do uruchomienia. Kurde, no jak się tam dostać? Jakąś górną tą muszę. Górną windą, a tam nie ma windy. Czy jest winda? Dobra, widzowie, jesteśmy na miejscu, jesteśmy też następnego dnia, ponieważ, no, niestety, musiałem i spać, nie miałem czasu dokończyć tego, a zresztą myślałem, że to jest zbugowane, aczkolwiek po prostu jedną rzecz robiłem ciągle źle. Szczerze mówiąc, przejście mi do tego momentu zabrało jakieś 2 godziny, strasznie mi wstyd, ale jest jedna rzecz, której akurat nie robiłem i ponadto byłem strasznie zmęczony, kiedy to robiłem, no, może przesadzam z tymi 2 godzinami, no. Powiedzmy godzinkę mi to zajęło. No wstyd, bo jakimś normalnym ziomko to 15 minut zajmuje albo 5 minut tak naprawdę. No większość zagadek tu jest łatwa, ale ja się lubię stanlokować w dużej ilości lokalizacji. No ale miejmy nadzieję, że teraz się nie zestanlokujemy. Próbujemy się wydostać z tej wolty, z tej jaskini naszej, z tego schronu, z jaskini, no jaskinia to w sumie jest dobre określenie. I spotkamy jakieś zioma, które jest, kurczę, szybszy niż inne. Ten jakoś więcej bije w sumie. Szybciej bije. Ma mniej czasu na unik, więcej, mocniej bije i szybciej. No ale niewystarczająco szybko na takiego koksa jak ja, proste. No i co, gdzieś tutaj powinno być raczej wyjście, prawda? Tak mi się wydaje. Pyk. Tutaj. Jak najbardziej. Pyk. No i tutaj. Co się wydarzy teraz? A, te schodki. Pamiętam. To samo, co wcześniej mieliśmy. Jesteśmy chyba w tym samym miejscu de facto. Wcześniej też były gdzieś tam jakieś schody. Ja chyba tu wchodziłem, czy coś takiego? Nie pamiętam. Ale pamiętam, że były dokładnie takie same schody, które dokładnie tak samo trzeba było tutaj
ustawić, żeby tutaj wszystkie poszły do góry i jedna w dół poszły. Takie ruchome schody, no i wydaje mi się, że stoimy przed wyjściem. Stoimy też przed jednym z przeciwników. Mam nadzieję, że go szybko uda się rozdupcyć. Kurczę, uniki, uniki. Ja potrzebuję czegoś mocnego do jedzonka. Na przykład tego kwiata, on mi dużo regena życia da. Potrzebujemy tego. A co na przykład jak mu... co to daje? By ogłuszyć, ale OP jest to, co dostaliśmy. Za każdym razem, gdy przeciwnik robi atak, to ja mu walę ogłuszenie i chłopy koniec, nie? Jo, ciekierynca, dobra, jesteśmy nieśmiertelni teraz. Będziemy przejmować tego osę wioski. Teraz to już nikt nie ma z nami szans. Dobra, spróbujmy otworzyć tutaj te drzwi. Jo, mamy to. I czy tutaj będzie wyjście? Tak mi się wydaje. Jest też, generalnie nie wiem, czy mogę sobie tutaj mapę odpalić, mogę, ale wydaje mi się, że będziemy jeszcze mieli okazję iść do innych, do innych tych schronów, czy tam tych jaskiń, i tam z różnej jaskini dostajemy różne benefity. Tutaj dostaliśmy coś takiego, co powoduje ogłuszenie przeciwnika. No i oczywiście mogę te mechanizmy odblokowywać. Ty gdzie jestem? No dobrze idę? A tego, a w innych mogłem dostać jakiś balon, którym mogłem latać, czy coś takiego, także powalone rzeczy tutaj się dzieją. Mam nadzieję, że ja nie idę w głąb tej jaskini. Jod, ja dobrze idę? Bo tak mnie poprowadziło, ale ty, ja się cofam całą tą drogę. Nie wiem, czy to dobrze. Ty, do dupy! Co ja tu niby, kurwa, zrobię? Nie, nie! Nie, co ja... Czekaj, może tutaj. Czekaj, na pewno... To na pewno tutaj. Na pewno dobrze idę. Kapa. Chyba, że jakoś... chyba, że tak sobie to przestawimy i tutaj zeskoczymy jakoś. Nie, to gówno daje, ty. Co ja zrobiłem właśnie? Gdzie ja do jasnej ciasnej jestem? Jak zwykle poszedłem w złym kierunku pewnie. Czekaj, ale mogę zrobić coś takiego chyba. Trochę to cheatowanie, ale jeżeli odpowiednio dobrze by mi się to udało zrobić, mamy szansę zcheatować trochę i się wydostać stąd. Tak mi się wydaje. Ty, ale ja się cofam całą tą drogę, to ja nie wiem, czy ja dobrze robię, szczerze. Ja myślę, że gdzieś tutaj powinno być tego. Powinna być tutaj... pyk, ma być tu. Droga taka zwykła, którą powinniśmy się pewnie udać. Nie no, ja źle znowu idę. Co ja kombinuję w ogóle, nie? Co ja robię, chłopy? Gdzie jestem? Czemu ja po takim czymś chodzę? Jak głupek, ja jestem normalnie testerem bugów, nie? Ja jestem, chłopie, ja testuję bugi tych, że kurwa nie gram w tą grę. Co ja odpierdalam? Gdzie ja w ogóle do jasnej i ciasnej jestem? Nie no, dajże spokój, wariacie. Ja troluję, nie? Ja troluję po prostu. Te życie swoje troluję. Chłopie, czy ty to widzisz? Jestem w miejscu, w którym powinienem iść. I powinienem iść do przodu, po prostu, do przodu. I wiesz co? Nie mogę, bo już wcześniej obróciłem do gówno, a teraz tam nie zeskoczę. Przecież to jest jakiś pieprzony żart, chyba że jakoś tak skoczę i to mi się zresetuje. No dobra, wystarczyło schodami coś. W sensie jak spadłem, to się okazało, że jednak są tu schody. Nie jest najgorzej. Nie no, ale naprawdę, ja troluję wszystko, nie? O kurwa, to co to jest? Już mi się to nie podoba, będziemy po tym skakać? No to już się... Już czuję, że się będziemy wybornie bawić. Dobra, musimy iść tu gdzieś. O ile dobrze rozumiem. I dalej nie mam zielonego pojęcia. Tutaj? Też chyba nie byłem. A te schody, co ja mówiłem, że kiedyś wykonywaliśmy bardzo podobne schody. No to my je po prostu wykonywaliśmy, bo to były te same pieprzone schody. Tutaj możemy coś włożyć. Na razie... A, jakąś pochodnię po prostu. Weźmy ją. Proszę, ja już chcę wydupcać z tej lokalizacji, już naprawdę cokolwiek, proszę. Proszę, żebym wydupcał z tej lokalizacji, no błagam rzecz. Żeby to już był koniec. Nie, nie to. W takim razie to musi być to ostatnie, oczywiście, że tak. Dobrze mówię? Aha, chyba dobrze, tylko włóż w dziurkę.
Okej, nie możemy trafić. Nos, co jest grane, ej? Ziomo, Hugh. Brother? Nie tutaj? I źle to robię? Nie no, poprzednio mogłem chyba, nie? A, też nie mogę w ogóle. Ja nie wiem, co się dzieje w tej grze. Idę dalej. Nie no, nie mogę nic tu włożyć, nie? Kurwa, jeszcze raz spróbuję, ale no. No przecież widzę, że nie ma opcji. Dobra, weźmy za i umajmy jedną pochodnię, czy nie? Dobra, odstawmy. Zaraz ją zgubię i chłopy będę szukał. Idźmy dalej po prostu, no. Nie wiem, zapalmy tutaj. Proszę, no jakieś wyjście. Podobno tutaj jest... Powinno gdzieś... Jest! Udało się? To była najgorsza lokalizacja w grze komputerowej, jaką się spotkałem. Tyle błędów, co tam było, to jest jakaś masakra, nie? Chłopie, ja widziałem, że ludzie żadnych błędów nie mieli. A ja wskakiwałem na platformę i moja postać, chłopie, bum, w ścianę, nie? Ja mówię, co? To żeby jeden raz, kurwa, ona tak z 50 razy... Gdzie jej jestem? Travel kita dostałem, spoko. Ale co tu się od dupca? Tego nie było wcześniej? Dla wszystkich szefów of Albamare. Wszystkich szefów grup. Plotki głoszą, że ludzie wrócili na wyspę. Plotki, które były, że ludzie wrócili na wyspę, wydają się prawdziwe. I wierci się koło tej właśnie, tam gdzie byliśmy, czyli tego wolca, czyli tego schronienia, tak? Tej jaskini. Musimy się upewnić, musimy zapewnić dodatkowe środki, żeby się upewnić, że zostanie on skaczet, że zostanę w środku na zawsze, albo coś takiego pewnie. On skaczet. Google podpowiada, że to znaczy nieschwytany. A historia nie powtórzy się po raz kolejny. To może my zniszczyliśmy tą wyspę i to są nasze technologie, w sensie ludzka. Rozpoczynam spotkanie z Tambasami, by to secure problem, by zapewnić należyty mechanizm zamykający. I znaleźliśmy travel kita, dzięki któremu będziemy mogli podróżować szybko. Gatunki na naszej wyspie zareagowały na nas, że wyszliśmy do tego, że wyszliśmy do tej wolty. To pokazuje, jak ciężko jest być przyjaciółmi z gatunkami różnymi na tej wyspie. I mamy nowego questa. A czemu ja nie chcę wchodzić z powrotem? Ja bym chciał stąd wydupsać. A nie, dobra. Nie, to tu się odpierdala, ty. Nie, no, że zbagowałem się piąty raz. Nie, no, chyba git. A, to wynda, dobra. To wynda. Nie, to nie wenda. Nie, nie, nie. Nie, Albama Revolt, nie. Nie, wracaj, wracaj. Nie, nie. Wychodzimy stąd, jak najszybciej. Nie, to trzeba coś z tym załatwić. Oni mi, chłopie, barykadę pierdolnęli, nie? Nie ma takiej opcji. Nie na moje warcie. Trzeba to jakoś rozdupcić. Tylko jak? To jest moje pytanie. Ej! Ale czemu my jesteśmy poza Voltą, a jesteśmy w Volcie? Ja nie rozumieć, o co biegać, nie? Ja być za głupia, nie? I o cikryca. A tam widzę kogoś, kto to jest. Ty. A wy sobie tu zrobiliście, widzę, przystań, co? Ty jesteś handlarz, normalnie tutaj krokodyle przejęli to. Tego Volta. Ciekawe. Witam serdecznie, oni nas lubią. A nie, są neutralni. Nie chcą z nami handlować. A no, tradują tylko z przyjaciółmi. Ale... O, widzisz, a jak tak zrobimy, to będziemy kuple. To nie wiem, czy ja chcę być w sumie z nimi kumplami. Może nie na razie. O, a to co to? Water Tooth Blueber.
Tylko pierwszy raz takie coś widzę. Dobra, na razie nie chcę z nimi handlować. Znaczy poprawić relacje, żebyśmy byli przyjaciółmi. Oni są w ogóle kumplami z kimś? Są. Z jakimiś diamentami, chuj wie kto to. Dobra, wydupcamy w takim razie z tej volty i musimy porozmawiać z Gary i Marlą. Czyli z tymi naszymi ziomkami, o ile dobrze rozumiem. Tak jest, możemy tutaj w sumie fast travelować, natomiast myślę, że zrobimy to już w następnym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie tego. Był strasznie pokraczny. Nagrywany przez 2 dni, ale też niestety nie miałem czasu. Dzisiaj miałem... A mogę w sumie polepszyć chyba z nimi relacje, co? Dzisiaj miałem wstać do pracy, ale się czuję absolutnie fatalnie, bo jestem chory, tak że... Mam nadzieję, że docenicie, że nagrywam odcinki. Dzięki wielkie. Możecie zostawić lajka i przede wszystkim, nawet jeżeli nie oglądacie, to zostawcie jakiegoś następnego odcinka w tle. Byłbym mega wdzięczny, bo to mega, mega, ale pomaga w twórce, nie? Że obejrzysz cały odcinek od początku do końca. Nawet jeżeli to gdzieś sobie leci w tle. Pozdrawiam serdecznie, kocham was widzowie. No to, do jutra. Proste, siema.